Dzień dobry Państwu, Łukasz Malenda, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, poseł przewodniczący klubu Lewicy w Sejmie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie Rektorze, witam Państwa. Panie Przewodniczący, zacznijmy od burzy po słowach Władysława Frasyniuka, który przyrównał zachowanie polskich żołnierzy na granicy z Białorusią do swory psów, nazwał tych żołnierzy śmieciami. Konfederacja żąda, żeby prezydent Duda odebrał mu za to Order Odrodzenia Polski. To chamska wypowiedź. Bardzo mi się nie podoba i uważam, że obrażanie kogokolwiek, używanie języka nienawiści w takim normalnym sporze politycznym nikomu dobremu nie służy. Szczególnie, że chodzi o to, żeby rozwiązać spór na granicy, przyjąć uchodźców, żeby oni tam nie koczowali, nie mieli problemów z humanitarnym traktowaniem i na pewno takie zachowanie Frasyniuka nie pozwala na to, żeby to rozwiązywać, tylko jeszcze bardziej buduje złe emocje i frustracje. Frasyniuk nie wycofuje się z tych słów, nie chce przepraszać za te słowa, chce przepraszać za państwo polskie, które nie wpuszcza imigrantów, uchodźców, jak zwał, tak zwał, ale problem narasta, no i obawiam się, że chyba znów będziemy mieli dyskusję z uchodźcami w tle. Ale ta dyskusja jest bardzo prosta. Stoi na granicy 30 ponad osób. To są osoby, które nie mają dostępu do toalety, które nie mają jedzenia. Dotychczas nie miały śpiworów, gdyby nie posłowie Lewicy, którzy je tam dostarczyli, to nie byłoby śpiworów. Nie mają możliwości powrotu do siebie. Czy do Afganistanu, czy do Iraku, czy do Iranu, bo zostaną tam zamordowani. Więc pytam każdego z naszych słuchaczy, czy w takim razie wypchnąć ich i powiedzieć zdychajcie? Jednak, ale na Białorusi są bezpieczni w tym momencie. Czy jednak, i Białoruś mogłaby ich spokojnie przyjąć. A jeżeli przyjmiemy 30 uchodźców, to rzeczywiście żaden problem. Bo obawiam się, że za tydzień będzie ich 30 tysięcy. Ale Białoruś nikogo nie chce przyjąć. Białoruś ich wypchnęła poza swoje granice. Są w pasie, który jest niczyj ziemi, 20-metrowy. I oni tam koczują. Jeżeli tam koczuje dzisiaj 30 osób, to my powinniśmy zastanowić się, czy Polskę, 38-milionowy kraj, stać na to, żeby przyjąć 38, 40, a może 50 osób. Ja a nie obawia się pan tego, że za chwilę to będzie właśnie 30 tysięcy osób? Nie, nie obawiam się tego, że będzie 30 tysięcy osób. Ja przypominam, że z Polski dziesiątki tysięcy osób wyjeżdżały w różnych okresach. Czy to PRL-u emigrowały osoby, czy to powstań styczniowego, czy listopadowego, czy to przed II wojną światową. W końcu Polacy byli też wysyłani na Syberię, a niektórzy Polacy uciekali też na Bliski Wschód, jak na przykład do Iranu, gdzie są tam cmentarze polskich żołnierzy. Więc o tym wszystkim albo będziemy pamiętali, albo będziemy opowiadali, że to nie jest nasza sprawa, a to jest moja sprawa. Dlatego, że każda śmierć to jest sprawa każdego, który mieszka w kraju i do kogo drzwi ktoś puka. To zastanówmy się w Wigilię. Większość z nas stawia krzesła, sam jestem wierzący, pomimo, że na lewicy. I stawiam to krzesło dodatkowe. I przychodzi ktoś i mówi tak, o nie, jakiś nie podoba mi się, bo to są muzułmanie, to go nie wpuszczam. On przychodzi i mówi, że chciał tylko kanapkę, to go nie wpuszczamy? I to są fajne święta wtedy? I niech każdy z nas się zastanowi, co by zrobił. Rząd proponuje budowę płotu i jest już decyzja w zasadzie, że wysoki płot na granicy powstanie. Ja najchętniej to taki wysoki płot bym ustanowił na Nowogrodzkiej, żeby Kaczyński nie mógł stamtąd wyjść. A tam już powstał płot. Pamięta pan, że nie było wcześniej płotu? Tam nie ma właśnie płotu. Problem polega na tym, że tam jest brama. Tak, brama z ogrodzeniem, a tej bramy nie było. Ale do drzwi można się dostać przed tym płotem, dlatego Kaczyński tak często to wychodzi. Polityka powinna polegać na racjonalnych decyzjach. Nie powstrzymamy uchodźców budując mur, ani płot, ani drut kolczasty. Ci ludzie będą umierali rzucając się na ten mur, czy na ten drut kolczasty. Jeżeli chcemy rozwiązać sytuację, to musimy działać wspólnie z Unią Europejską, musimy szukać rozwiązań, bo przecież dzisiaj może to być kilkadziesiąt osób, a kiedyś w przyszłości kilka tysięcy osób. Jeżeli tego nie będziemy rozwiązywali metodą współpracy Unii Europejskiej, to wszyscy będziemy mieli problem. Jak idzie odwoływanie marszałek Witek? Powoli. Mam wrażenie, że jak nie do grudzie chyba. Tak, dlatego że to są trudne rozmowy. Żeby odwołać marszałka Sejmu, trzeba mieć większość w parlamencie. Przypominam, że wybory wygrał PiS. Jego komitet wyborczy opuścił Gowin. I to już jest jakaś część destabilizacji sceny dla Morawieckiego, Kaczyńskiego i dla tego obozu Zjednoczonej Prawicy. Ale na pewno to nie jest dzisiaj tak, że łatwo będzie ich pokonać. Żeby ich pokonać, trzeba trochę sprytu, umiejętności. Trzeba gry takie, jak oni stosowali. Do tego trzeba tajnych negocjacji. One się odbywają. Ale wy nie macie za co kupić posłów. Dlatego to trudna jest gra. Gdyby to było łatwe, to pewnie udałoby się odwołać panią marszałek na każdym posiedzeniu. A że to jest gra trudna, bo opiera się na tym, co będzie też za rok, za dwa, czy za po kolejnych wyborach, to naprawdę się do tego trzeba przyłożyć. Ile dzisiaj dajesz procent szans na to, żeby odwołać panią marszałek? Myślę, że takie prawdopodobieństwo 8 do 2. To znaczy 2, że tak, 8, że nie. Ale to nie jest jednak 10 do 0.
No tak, 20% niewiele, ale zawsze. Ja pamiętam, porozmawiam chwilę o lewicy w tej chwili. Ja pamiętam, jak był pan członkiem SLD. Ja pamiętam, jak z kolegami burzył pan beton przed hotelem, w którym odbywały się konwencje, jakie były happeningi. Był pan bardzo młodym człowiekiem wówczas. A teraz wraca pan do towarzyszy z lewicy, do SLD, tak na dobrą sprawę. To połączenie było w ogóle potrzebne? To jest nowa jakość. Daje takie poczucie... Kto daje nową jakość? Włodzimierz Czarzasty? Waldemar Kaczmarski? Patryk Wajdek i Waldemar Kaczmarski, ale wrócę do meritum sprawy, bo poczucie tego, jaka dzisiaj jest lewica, powinno też opierać się na tym, jakie lewicy chcą ludzie. A na lewicy są ludzie i młodsi, i starsi, i jest średnie pokolenie. I połączenie Wiosny i SLD to jest połączenie dwóch trochę innych światów, ale też połączenie pokoleń, różnych pokoleń lewicy. Tej starszej, która pamięta najlepsze czasy wyboru Kwaśniewskiego na prezydenta, dwóch kadencji, i tej młodszej części, która chciałaby zdobywać wszystko od razu, szybko. Te dwie emocje, kiedy się połączy, powstała nowa lewica. I uważam, że to jest projekt na lata, pokoleniowy projekt, który nie będzie łatwy. Ale na przykład w Radomiu jestem przekonany, że też da poczucie powrotu do samorządu lokalnego, da poczucie tego, że będziemy mogli tutaj... No właśnie, wyprzedził pan troszeczkę moje pytanie. Dlaczego lewica w Radomiu, chociaż jest to niewątpliwie robotnicze miasto, osiąga tak kiepskie wyniki wyborcze? I to już od wielu lat. I to zarówno w wyborach samorządowych, jak i w wyborach parlamentarnych. Bo były błędy. No ja na przykład uważam, że błędem było takie, a nie inne formułowanie startu w wyborach samorządowych ostatnich. Mhm. Dlatego, że dzisiaj kończyło się to brakiem mandatów. I jeżeli chcemy poszukiwać odpowiedzi, jak wrócić do lokalnego samorządu, to po pierwsze musimy wystawić dobrego kandydata, kandydatkę na prezydentkę. I nie może być tak, że nie będziemy startowali do tego, że komuś będziemy suflowali, że będzie on tylko prezydentem, bo jest dobry, bo na przykład jest z Platformy. I to się nie mieści w mojej percepcji. I drugi krok, za tym idą też listy wyborcze, bo to jest wspólna ekipa, to znaczy kandydat na prezydenta ma za sobą ekipę radnych i wtedy jest szansa na powrót do władzy, bo możemy być potrzebni. Dzisiaj rozpoczęliśmy w Radomiu konsultacje społeczne, takiego programu społecznego, ale też tego, co jest potrzebne dla byłych miast wojewódzkich, które nie otrzymają wsparcia rządowego odpowiedniego. Jest Krajowy Plan Odbudowy. Lewica chce zrobić wszystko, żeby takie właśnie miejskie, duże subregiony otrzymywały te pieniądze. I to też jest dla nas szansa. Krok po kroku, poprawiając błędy przeszłości, patrząc w przyszłość. Mhm. Pieniądze to wszystko, co jest potrzebne takim miastom jak Radom? Czy jest jednak potrzebna jeszcze zupełnie inna perspektywa, nie wiem, nowa energia młodych ludzi, których tu nie ma, bo oni stąd wyjeżdżają? No, poczucie tego, że ktoś się tymi ludźmi opiekuje. Myślę, że to jest najważniejsze. Wspomnieliśmy o liderstwie na lewicy. No, powiedział pan Waldemar Kaczmarski, przez lata tutaj urzędujący szef, ale też znający doskonale to środowisko. Jest Patryk Wajdyk. Młode pokolenie, nowe pokolenie, które też daje poczucie tego, że opiekuje się ludźmi, którzy często czują się wykluczeni. Ja dzisiaj na ulicy w Radomiu miałem okazję spotkać grupkę ludzi, która w sposób taki otwarty powiedziała, że ona zastanawia się, czy po szkole średniej nie wyjechać z Radomia. No i pytamy, dlaczego? No wyjeżdżają, bo tutaj nie ma dla nich miejsca. Nie ma miejsca, bo nie wiedzą, czy będą pracowali, nie wiedzą, czy będą mieli kiedyś mogli rodzinę założyć i dlatego ich ciągnie na przykład do Warszawy. Ja uważam, że takie miejsca jak Radom, drugie co do wielkości miasto w województwie mazowieckim, byłe województwo przez lata, ośrodek bardzo mocny, przemysłowy na mapie Polski. Powinno być dowartościowane, tu powinna być naprawdę duża kasa z Unii Europejskiej pociągnięta, żeby duma tych mieszkańców pozwalała na to, że oni tu będą zostawiali. I ja wierzę, że to jest możliwe. A da się te dwie lewice ze sobą połączyć? Bo jak ostatnio byłem na proteście w obronie wolnych mediów, to widziałem młodą lewicę, tej już... Nie chcę się tych metryk czepiać, ale starszej pokoleniowo lewicy po prostu nikogo stamtąd nie było. No bo każdy ma swoje zadania. To znaczy jest duża część... Jakie jest zadanie tej starszej lewicy? Ale wrócę do tego protestu. To znaczy na protestach przychodzą ludzie, którzy też wychodzą z sektora samorządowego albo tak pozarządowego, albo takiego społecznego. Można powiedzieć ci, którzy też czują trochę inaczej politykę. Taką social mediową, szybką. Zbieramy się, jest ogłoszenie w social mediach i idziemy na ulicę. Jest starsze też pokolenie, które pracuje na grupach, które nie wychodzą na ulicę. Nie oczekujmy, że ktoś mając 60-70 lat, a przecież też może być zasłużony dla lewicy, będzie na każdym proteście. Nie będzie tak. I to też jest normalne. Ale nie musi być na każdym proteście. Ale to tylko dokończę. To też jest normalne dla społeczeństwa. To znaczy są różne grupy, młodszych i starszych, bardziej zaangażowanych, mniej zaangażowanych. Każdy ma swoje zadanie. Ja jestem przekonany po tych dzisiejszych spotkaniach, że energia wśród tych ludzi, którzy się połączyli w nową lewicę, jest taka, że wszyscy wiedzą, co mają robić. Najważniejszy cel, 2023 rok. To tak tylko przypomnę, że pochodu pierwszomajowego też nie było. Ale była pandemia i w Polsce też nie było. Mhm. I mieliśmy założenie, rozmawialiśmy o tym, że to jest... Od wielu lat nie było.
Ale będzie. Jak tylko się skończy ten okres pandemiczny, to pochody w całej Polsce wrócą. Lewica wie, że 1 maja to jest taka wigilia lewicy. To jest jedno z najważniejszych świąt, bo to jest święto pracownika. To jest święto dobrego i godnego zarabiania. To jest święto dla ludzi, którzy uważają, że za dobrą, godną pracę trzeba godnie wynagradzanym być. No i rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tak, ale pochody najczęściej robi się ze względu na święto pracy, a Unia Europejska jest, można powiedzieć, taką wisienką na torcie, dającą poczucie, że Unia Europejska też pracownikiem się opiekuje. Nie ma pan takiego przekonania, że coś na lewicy jednak jest niedobrego się stało, że Włodzimierz Cimoszewicz czy chociażby Leszek Miller są dzisiaj gdzie indziej? Nie. Nie mam. Dlaczego nie? Nie szkoda panu? Premierzy, ministrowie? Mam poczucie, że na lewicy jest dzisiaj w klubie parlamentarnym dziesiątki świetnych parlamentarzystów. Wczoraj skończyła się akcja posłanek lewicy, które były w 22 miastach. Na spotkaniach zgromadziły tysiące osób w całej Polsce. Ta akcja będzie odnawiana. Mamy w klubie tak dużo parlamentarzystów, którzy złożyli najwięcej projektów ustaw ze wszystkich klubów parlamentarnych. A przypominam, że PiS i Platforma są od nas większymi partiami w parlamencie. A ile udało się przeprowadzić? Ale to nie chodzi o to, żeby przeprowadzić, bo wiadomo, że żadnej. Przecież my nie rządzimy. Ale nikt nie oczekuje od opozycji, żeby składała projekty, które przejdą, tylko żeby składała projekty, które w przyszłości będzie realizowała. I ja na przykład jestem dumny z klubu parlamentarnego Lewicy, bo jako jedyny klub mówi otwarcie o rozdziale państwa od kościoła, bo ma odwagę powiedzieć o szczepieniach dzisiaj w pandemii, bo jest dzisiaj klubem, który na przykład opowiada się za uchodźcami, a czy to nie bo mówi jest o płacy łatwe do minimalnej. Mówienia w momencie, kiedy się jest w opozycji, a kiedy jest się już u władzy, to już nie jest takie proste i nagle te projekty jakoś giną, wszystko rozcieńcza i tak dalej. Ja zawsze byłem bliski swoich poglądów, nigdy nie zmieniałem zdania. Jestem na lewicy 20 lat. Byłem w samorządzie, w którym rządziłem, byłem w samorządzie, w którym byłem w opozycji, byłem w partii, która rządziła i była w opozycji i zawsze miałem te same poglądy. Jestem głęboko przekonany, że ludziom lewicy nie trzeba mówić, co mają robić, bo oni czują to, mają to w sercu. To jest taka lewicowa energia dobra. To na koniec jeszcze o poglądach. Ordo Iuris będzie kształciło nauczycieli etyki. Podoba się panu taki pomysł? To pokazuje, jak polska szkoła wkracza w granice indoktrynacji. My zamiast budować odpowiedzialną, dobrą szkołę, która będzie kształciła fachowców, którzy później będą łatwo mieli podejmować decyzje, na przykład gdzie iść na studia, albo w szkole podstawowej, do jakiej szkoły średniej pójść. My skupiamy się na tym, żeby przypadkiem etyka od religii się za bardzo nie różniła, bo mogą się kościoły opróżnić i na koniec nie będzie kto miał na tacę łożyć. To jest głupie. To jeszcze bardziej odpycha ludzi od kościoła. Mówię to patrząc też na swoje dzieciaki, których mam trójkę i wiem doskonale, że jak na siłę będę ich wypychał do kościoła, to tam nie będą chodziły. Albo będą tam chodziły z pasji i wiary, albo dlatego będą do niego nie chodziły, bo ksiądz coś każe. Jeżeli myśli jakikolwiek minister, że na etyce będzie uczył de facto współpracownikami kościoła katolickiego i to zmieni podejście do kościoła w Polsce, to i ksiądz, i minister są w błędzie. To ludzi do kościołów nie przyciągnie. I tutaj stawiamy kropkę. Poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję serdecznie. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.